Znajdź wierzchołek i oś symetrii paraboli. Y równa się minus 2x kwadrat plus 8x plus 8. Więc może najpierw przypomnę Ci, że wykresem funkcji kwadratowej jest parabola i że możemy tu napotkać dwa przypadki. Więc tak, ogólna postać funkcji kwadratowej to jest ax kwadrat, prawda? Zmienną tutaj jest x, mamy x w kwadracie ze współczynnikiem a, plus wyrażenie liniowe, które standardowo współczynnik przy x nazywamy b i plus wyraz wolny c. No i mogą się zdarzyć dwie sytuacje, prawda? Wykres tej paraboli może być, ramiona tej paraboli mogą być skierowane do góry i to jest sytuacja dla a większego od zera, a wierzchołek tej paraboli to jest ten punkt, prawda? Ten punkt nazywamy, to jest właśnie wierzchołek. Wierzchołek. I w przypadku tej paraboli do góry to jest jednocześnie minimum tej funkcji. Prawda? Czyli to jest miejsce, gdzie ta funkcja osiąga najmniejszą wartość. No i ten wykres jest symetryczny względem takiej prostej, pionowej, przechodzącej właśnie przez wierzchołek. To jest oś symetrii. I może też się zdarzyć sytuacja taka, że parabola ma ramiona do dołu i to jest dla a mniejszego od zera i wtedy wierzchołek tutaj to jest największa wartość tej funkcji, czyli jej maksimum tutaj. No i oś symetrii podobnie to jest prosta pionowa przechodząca przez wierzchołek. I teraz tak, na końcu podam właściwie wzory, które można, jeżeli ktoś chce je zapamiętać, może je stosować, ale może zacznijmy od zrobienia tego, że pokażę, że można to zadanie zrobić bez znajomości żadnych wzorów, a mianowicie pamiętamy o metodzie dopełniania do kwadratu. To jest podstawowa metoda, która pozwala nam uzyskać równanie funkcji kwadratowej w takiej formie, że wierzchołek i oś symetrii będą widoczne. Dobrze, czyli bierzemy to wyrażenie i przekształcimy je troszeczkę. Minus 2x kwadrat plus 8x plus 8. I teraz tak, z pierwszych dwóch wyrazów ja wyciągnę minus 2. To mi tutaj zostanie x kwadrat minus 4x plus 8. Prawda? Na razie tu nic nie ma ciekawego. Następnie to dopełnimy do pełnego kwadratu, czyli minus 2 przepisuję, x kwadrat minus, no napiszę wyraźnie 2 razy 2x, więc może tutaj na boku jeszcze przypomnę nasz podstawowy wzór, który zawsze dobrze jest już pamiętać, x plus powiedzmy k do kwadratu to jest x kwadrat plus 2kx plus k kwadrat. Czyli tak, tu mam 2, czyli widzę, że żeby mieć pełny kwadrat, to tu mam 2, czyli muszę dodać 4. No ale ja nie chcę tego zmienić, prawda? Więc z powrotem te 4 odejmę i tutaj plus 8. I teraz to, co jest tutaj, ten kawałek, jak popatrzymy na ten wzór tutaj, to widzimy, że to jest x minus 2 do kwadratu. Czyli nasz wzór to jest minus 2 razy x minus 2 do kwadratu. Dobrze, tu jeszcze mi zostało minus 4, czyli minus 2 razy minus 4, czyli plus 8. I plus 8 jeszcze raz, bo było, czyli minus 2 razy x minus 2 do kwadratu plus 16. No i teraz, czyli tak, współczynnik przy x kwadrat jest ujemny, czyli mamy do czynienia z taką parabolą skierowaną ramionami do dołu. No i teraz, gdzie jest maksimum? No, prawda? Tutaj to, co jest w nawiasie, to jest pewna liczba. No tutaj mamy jej kwadrat,
Czyli ta rzecz tutaj, o to, jest zawsze, no to jest kwadrat pewnej liczby, czyli to jest zawsze większe równe 0. No tu mamy minus 2, czyli jeżeli uwzględnimy tą minus 2, to z kolei ta rzecz tutaj, prawda, aż dotąd, tak, ta rzecz jest zawsze mniejsza równa 0. No, czyli jest zawsze ujemna z wyjątkiem jednego przypadku. No kiedy? Kiedy to, co w nawiasie jest 0, czyli to jest liczba, zawsze, która jest zawsze ujemna i bywa 0 dokładnie wtedy, kiedy to, co w nawiasie jest 0, czyli jest 0, jest równa 0 dla x równego 2. Czyli i wtedy, jeżeli x równe 2, to wartość tej funkcji i wtedy y jest 16. Zatem wierzchołek tej paraboli, czyli wierzchołek ma współrzędne 2 i 16. Prawda? No dobrze, to teraz może naszkicujmy to. Powiedzmy, że tu jest tak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 jest tu. Tu jest 2, 4, 6. Czyli tak. Tu jest punkt 2, 16. I teraz co? Jak x jest równe... Teraz to będzie symetryczne, prawda? Jeżeli x jest równe 0, to popatrzmy, to jest 8, tak? Czyli dla x równego 0 jest 8, czyli to jest ten punkt i symetrycznie do niego tutaj ten punkt, czyli to jest taka dosyć stroma ta parabola. Jakoś tak. I oś symetrii, prawda? Oś symetrii to jest dokładnie ta prosta, czyli to jest prosta x równe 2. Czyli o, to jest wierzchołek, a tu jest wierzchołek. Tak. To jest 2, 16 i oś symetrii to jest prosta x równe 2. Ona prosta pionowa, przechodząca przez wierzchołek. No i teraz, jeżeli ktoś chciałby mieć jakiś wzór, no to dokładnie w ten sam sposób, czyli uzupełniając stosując metodę uzupełnienia do kwadratu, współrzędna, dobrze, dla równania, prawda, dla paraboli y równe ax kwadrat plus bx plus c, współrzędna x wierzchołka jest równa minus b przez 2a. Tu jest b, tu jest a. No a współrzędna y, no to jest wartość tej, może już nie warto nawet zapamiętywać sobie, jaki jest wzór na tę i współrzędną y wierzchołka, dlatego że współrzędna y, no to po prostu wstawiamy do wzoru naszej funkcji minus b przez 2, czyli to jest a razy minus b przez 2a do kwadratu. No mając konkretne liczby, po prostu wstawiamy to do wzoru naszej funkcji i obliczamy plus c. I obliczamy wartość naszej funkcji kwadratowej w punkcie minus b przez 2a. No i oś symetrii, i to jest jednocześnie, to jest współrzędna x wierzchołka i równanie osi symetrii. No, czyli ponownie równanie osi symetrii to jest x równe minus b przez 2. I współrzędna x wierzchołka. Więc jeżeli ktoś chce, to może te wzory sobie zapamiętać, ale wydaje mi się, że lepiej jest pamiętać tę metodę. Prawda? To jest metoda uzupełniania do
pełnego kwadratu i wtedy z tej metody odczytujemy współrzędną x wierzchołka i jednocześnie współrzędną y tego wierzchołka. Jeżeli mamy funkcję kwadratową zapisaną w takiej postaci, to się nazywa postać kanoniczna, to automatycznie widzimy, jaka jest współrzędna x i jaka jest współrzędna y wierzchołka.